strasznie mi brakowało w tym roku zimowej mapy. Strona Killer Skins pozwala na wybór przeróżnych kosmetycznych modów, które każdy może zainstalować na swoim kliencie. Zanim jednak dojdziemy do instalacji, to podzielmy sobie ten filmik na parę części. Pierwsze, czym są Killer Skins? Drugie, czy to jest bezpieczne? Trzecie, preinstalacja? Czwarte, pobieranie modów i ich aktywowanie. Zacznijmy więc od pierwszego podpunktu. Killer Skins to strona internetowa, na której możemy znaleźć przeróżne kosmetyczne mody. Kosmetyczne, czyli tylko takie, które zmieniają wygląd i dźwięk różnych postaci albo części mapy. Na stronie nie znajdzie się nic, co ułatwiałoby nam grę, gotowało, grało za nas, ani żadne inne cheaty. Dostępna jest zakładka z ciekawymi announcerami, jak na przykład Jin, który zapowiada, kiedy zrespią się miniony, skiny, których normalnie nie ma w grze, jak na przykład Project Diana albo Project Camille, nowe miniony, zimowe mapy, stary look Barona i wiele więcej. Przechodzimy więc płynnie do pytania, czy to jest bezpieczne, żeby takich modów używać? I odpowiedź jest prosta i poparta wypowiedzią Riotera, który w skrócie mówi: używaj na własną odpowiedzialność. Mimo wszystko gracze ze strony Killer Skins dzielą się swoją historią banów i nieoficjalnie od 2 lat nie pojawił się żaden ban za zmiany kosmetyczne na serwerach innych niż Korea. Jeśli mimo wszystko chciałbyś spróbować, to zacznijmy od preinstalacji. Aby to zrobić, przechodzimy na stronę Killer Skins, wybieramy zakładkę Tools i przechodzimy na Installation Tools. Tutaj pojawia nam się tak zwany LCS Manager, którego musimy pobrać, żeby każdy inny mod z tej strony nam działał. Klikamy na Download, po czym na nowej stronie w GitHubie interesuje nas plik o nazwie CSLOL Manager Windows. Żeby go rozpakować, potrzebujemy WinRara albo 7-Zipa. Po ściągnięciu rozpakowujemy w wygodne miejsce i odpalamy apkę. Apka wtedy poprosi nas, żebyśmy wybrali plik w folderze instalacyjnym LoL'a o nazwie leagueoflegends.exe. Ten plik możemy znaleźć wchodząc w folder instalacyjny, czyli Riot Games, dalej League of Legends, tutaj Game i w folderze już ukazuje nam się plik .exe, którego potrzebujemy. Po wykonaniu tego kroku apka jest gotowa na przyjęcie modów. Ze strony Killer Skins pobieramy modziki, które nam wpadły w oko. Ja pobrałam 3 różne mapy i japoński announcer. Pobieranie zazwyczaj jest na samym dole strony, albo bezpośredni, albo serwis Mega, czasem GitHub. Wszystkie są jednak szybkie i bezpłatne. Pliki są w rozszerzeniu Phantom, które apka CSLOL Manager czyta bezproblemowo. Pliki wystarczy przerzucić pojedynczo z folderu pobrane do apki, poczekać na instalację, a później ptaszkiem odznaczyć, które będziemy akurat używać i kliknąć na przycisk Run. Wtedy apka będzie czekać, aż LOL się odpali i aż włączymy mecz. Oczywiście im mniej modów, tym lepiej. Mogą się one wykluczać, mogą crashować, jeśli na przykład zaznaczymy 2 mapki. Niektóre mody są bardzo stabilne i nie zabierają w ogóle FPS-ów, inne są w stanie mocno obniżyć komfort użytkowania. Najlepiej przetestować na practice tour przed grą. To tyle. Enjoy!